Hej, Zitojta! Jestem Piotr z mazurskiego słówka na dziś i chciałbym wprowadzić Was w niesamowicie ciekawy świat mowy Mazurów. Zakładam, że o regionie o nazwie Mazury słyszał praktycznie każdy z Was. Historycznie był to obszar pierwotnie zamieszkiwany przez Prusów, spokrewnionych z Litwinami. Jednak po podboju tego ludu przez Zakon Krzyżacki do krainy Tysiąca Jezior zaczęli napływać kolonizatorzy z wielu stron Europy. Oprócz Prusów, którzy oczywiście nadal żyli na terenach swoich ojców, zamieszkali tu m.in. Niemcy, Litwini, ale najwięcej pojawiło się osadników z Mazowsza. Mieszkańcy zaczęli się ze sobą stopniowo mieszać, a efektem tego mieszania byli właśnie Mazurzy. Podstawą mazurskiej odrębności była protestancka wiara, wprowadzona w XVI wieku, i właśnie lokalna, piękna mowa, będąca mieszanką języka staropolskiego i niemieckiego, z dodatkiem bałtyjskim, staropruskim czy też litewskim. Mazurzy modlili się po mazursku, chcieli posługiwać się tą mową na co dzień, w szkołach, domach i na ulicy. Przez kilkaset lat opierali się dominacji języka niemieckiego na wszystkich decyzyjnych stanowiskach. Jak pokazują badania, jeszcze na początku XX wieku około połowa ludności regionu posługiwała się na co dzień mową mazurską, a nie językiem niemieckim. Niestety Mazurzy nie mieli zbyt wiele szczęścia w ostatnim stuleciu. Najpierw germanizowani, po II wojnie światowej spotkali się z licznymi represjami ze strony polskiej. Nie byli uważani za pełnoprawnych obywateli, a ich mowa, mocno nadwątlona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zaczęła zanikać. Część Mazurów, by uniknąć kłopotów, postanowiła przerzucić się na literacką polszczyznę, a pozostali w wyniku złego traktowania lub z powodu biedy wyjechali do Niemiec w latach 70. Dziś wielu mieszkańców naszego regionu to potomkowie przesiedleńców ze wschodu lub Polski centralnej. I tylko niektórzy mają mazurskie lub częściowo mazurskie pochodzenie. Niezależnie od tego, to my, mieszkający tu od co najmniej trzech pokoleń, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie unikatowej kultury i mowy naszego regionu. Dlatego właśnie postanowiłem zająć się mową Mazurów. A teraz przejdźmy do konkretów. Oto mapa przedstawiająca umowne granice Mazur. Umowne, ponieważ nigdy nie istniała żadna jednostka administracyjna, jak na przykład w przypadku Warmii, która jasno by określała granice. Z pewnością wielu zdziwiło się, że to nie jeziora, a właśnie występowanie gwary i wyznania protestanckiego wyznaczają obszar regionu. Pod względem kultury, obyczajowości, ludowości czy wiary, Mazury ciągnęły się od Ostródy przez Działdowo, Nidzice, Szczytno, Pisz, Ełk, aż po Mrągowo, Kętrzyn, Olecko, a nawet Węgorzewo i Gołdap. W przypadku gwary często wyróżnia się okolice Ostródy jako teren oddzielny, lecz ja uznałem, że będę brał także mowę ostródzką pod uwagę i traktował ją jako część świata mazurskiego, właśnie ze względu na bliskość kulturową pod każdym innym względem. Mowa Mazurów różniła się wewnętrznie. Istniała gwara zachodniomazurska, środkowomazurska, wschodniomazurska. Osobne cechy miała też najbardziej północna odmiana, jak również wspomniana już gwara ostródzka. Dlatego też, by żadnej z tych odmian mowy Mazurów nie pomijać, musiałem stworzyć dość rozbudowany system zapisu. Dokładniej o nim opowiem w dalszej części. Tworząc ten zapis, uznawałem, że szczególne litery, różniące się od polskich, będą zawsze przypominały o charakterystycznej wymowie. Będą takimi swego rodzaju znakami stop, które przypomną o tym, że w tym właśnie miejscu warto zwrócić uwagę na wymowę. Okej, po tym przedługim wstępie przyszedł czas na omówienie najważniejszych cech mowy mazurskiej oraz proponowanego jej zapisu. Podstawą mazurszczyzny było, a jakże, mazurzenie, czyli nic innego jak wymawianie polskich szy, czy, ży, dży, jak sy, cy, zy, dzy. Na przykład scaw albo scaś czy zito. Ale nawet tak podstawowa cecha nie była obecna wszędzie. W okolicach Ostródy mazurzenie było dość rzadkie i to właśnie to miało być podstawą odrębności ostródzkiej mowy. Osobiście uważam, że to za mało, by Ostródę od Mazur oddzielić, bo są na przykład takie części Kaszub, które w lokalnych odmianach ich języka nie posiadają podobnej, równie typowej i wydawałoby się nieodłącznej cechy o nazwie kaszubienie. A jednak nadal zalicza się te tereny do świata kaszubskiego. Mazurzy nie wymawiali on i ę. On zostało zastąpione przez on, om, un lub w środku wyrazu oraz o lub u na jego końcu. Ę zastąpiono n, m, n, m lub samym e, które zawsze zastępowało ę na końcu słowa. E pojawiało się też i w środku, na przykład w słowie geś zamiast polskiego gęś. Jedną z ciekawszych, a dla niektórych śmieszniejszych cech mowy mazurskiej jest zamiana polskiego pi, bi, wi, fi w psi, bzi, wzi lub zi oraz wsi lub si. I w ten sposób uzyskujemy słowa takie jak psiwo, zieś, bzić i tak dalej. Niektórzy Mazurzy, szczególnie na zachodzie regionu, wymawiali te zbitki jako pchi, pchi, wchi,
w chi. Jednak w proponowanym zapisie zmuszony byłem wybrać opcję częstszą, a więc tę pierwszą. Choć oczywiście nie mam nic przeciwko, jeżeli komuś bardziej do gustu przypadnie opcja druga. Ważniejsze jest, by być konsekwentnym. W zapisie ujmuję też zjawisko o nazwie prejotacja. Jest to wymowa typu i, tam, gdzie w literackiej polszczyźnie na początku słowa mamy samo i, na przykład jidzie. Warto jednak pamiętać, że najczęściej zjawisko to pojawiało się w środkowej części regionu, więc nie jest obowiązkowa dla całego obszaru. Często zdarzało się, że zbitki liter takich jak ja i ra wymawiano jako je i re, jak przykładowo w słowach jegoda, czyli jagoda, albo reda, czyli rada. Było to zjawisko powszechne na całych Mazurach. Podobnie też polskie mi bardzo często stawało się ni, jak w słowie kanień, czyli kamień, miasto, miasto, niędzy, czyli między. Na wschodzie Mazur działo się coś jeszcze ciekawszego. H na początku lub w środku wyrazów przed e, i oraz a wymawiane było jako ś, na przykład w słowach sila, czyli chwila, kasiel, który w większej części Mazur wymawiany był jako kachel, a w języku polskim to po prostu kafel, lub też kosiany, jako kochany. Jeżeli ktoś z Was mieszka gdzieś w okolicy Ełku czy Olecka, może czuć szczególne prawo do tej tak bardzo przyjemnie brzmiącej wymowy. W niektórych mazurskich gwarach w oraz f wymawiało się dwuwargowo, to znaczy, że przy wymowie zęby nie dotykały dolnej wargi, lecz obie wargi zbliżały się do siebie, tak jak w, f. Wszystkie opisane do tej pory zjawiska można było zapisać bez użycia szczególnych liter. Przejdźmy jednak teraz do naszych dziwacznych znaczków, które wielu uczącym się mazurskiego sprawiają problemy. Mam nadzieję, że za parę minut już będą nieco mniej problematyczne. Pierwsza litera to O. Jest to tak zwane A pochylone, wywodzące się z języka staropolskiego. Wzorcowo wymawia się to jako coś pomiędzy A i O. Taka wymowa utrzymywała się przede wszystkim w środkowej części Mazur. Na wschodzie, ale też zazwyczaj w okolicach Nidzicy, wymawiano tę literę jednak jako zwyczajne A, a w Ostródzkim nierzadko wymawiano to jako O. Z tego właśnie powodu, gdybym pisał tylko A lub O, pominąłbym możliwości wymowy w co najmniej 2/3 regionu. A tak to każdy według własnej woli lub miejsca zamieszkania może sobie zadecydować, w jaki sposób chciałby właśnie tę literę wymówić. O najczęściej występuje na końcu przymiotników rodzaju żeńskiego, na przykład mazursko, piękno, ale też w takich słowach jak jo, czy wyrazach kończących się na ok, na przykład kurcok, dziewcok. Niestety nie ma stuprocentowych reguł, jeśli chodzi o występowanie tej litery. Może się ona pojawić w dość nieoczekiwanych miejscach. E, czyli tak zwane e pochylone, występujące na całych Mazurach. Wywodzi się także ze staropolszczyzny, być może niektórzy kojarzą je z utworów polskich poetów sprzed kilku wieków. Na Mazurach ta głoska nie zaginęła. Najlepiej wymawiać ją jako pośrednią między e oraz y. Najczęściej pojawia się w zbitkach typu ego, im, imu, ale też w innych miejscach, niestety również nie zawsze oczywistych. Na przykład un je, czyli on je. U wymawia się także po staropolsku jako coś pomiędzy O i U, na przykład w słowie mróz, tamuj. Niektórzy Mazurzy upraszczali jednak tę wymowę do O czy U, choć jest to raczej efekt zanikania mowy mazurskiej i jej upodobniania się do ościennych języków. E. Jest to głoska pośrednia między A oraz E. Występowała najczęściej na wschodzie Mazur, głównie na końcu wyrazów, po zmiękczonych literach K czy G, jak w wyrazie matkę, czyli matka. W najbardziej skrajnej wersji pojawiało się także na początku i w środku wyrazów, ale o tym mieszkańcy pozostałych części Mazur pamiętać już raczej nie muszą. I jest to głoska powszechnie wymawiana tam, gdzie mamy polskie y. Na Mazurach y zostało zastąpione wymową pośrednią między i oraz y, czyli właśnie i. Niektórzy Mazurzy upraszczali sobie tę wymowę do zwykłego i lub y. Mimo to wymowa pośrednia była najpopularniejsza w całym regionie, a wygląd tej litery został zaczerpnięty z mazurskich napisów, m.in. nagrobnych. Labializowane o oraz u, wymawiane jako ło i u, występowały przede wszystkim w środkowej części Mazur. Najczęściej na początku słów takich jak łociec czy ulica. Niektórzy pytają, dlaczego nie zapisać tego przy użyciu litery e. Odpowiedź właśnie leży w fakcie, że wtedy zmusilibyśmy wszystkich do czytania tych słów w taki właśnie sposób. Labializowane o i u w takiej formie graficznej pozostawiają możliwość wymowy jako zwykłego o czy u, a jednocześnie nie wyklucza wrzucenia e. Dodatkowo, jeśli chodzi o pochodzenie tzw. labializacji, to nie ma ona historycznie nic wspólnego z e, które w literackiej polszczyźnie
i w samym mazurskim przecież także istnieje. Na przykład w słowie głupi, czyli po mazursku głupsi. Szy, czy, ży i dwuznak dż występują tam, gdzie ogólnopolskie sy, czy, ź i dż wymawiane są pośrednio między szy i sy, czy i czy, ży i ź. Im bardziej na wschód, tym większa skłonność do wymawiania tego twardo. Na przykład robzić przy granicy z Mazowszem byłoby raczej wymawiane miękko, jak robzić. Większa część regionu wymówiłaby to jako pośrednie robzić, a na samym wschodzie jako robzić. Dlatego też znów, by nie wykluczać różnic wewnątrz regionu, postanowiłem zaproponować oddzielny zapis. Gdybym pozostawił znane wszystkim ci, si, zi i ci, nikt by nie zwracał uwagi na możliwość specyficznej wymowy. Pamiętajmy jednak, że wymowa si i zi, która bierze się z wcześniej omawianych zbitek pi, bi, wi, fi, jest zawsze miękka. Tak jak na przykład w słowie psies albo ziem, czyli pies i wiem. Na koniec zostawiłem sobie najprawdziwszą wisienkę na mazurskim torcie. Rż. Głoska ta bierze się także ze staropolszczyzny. Tak właśnie dawniej wymawiano to, co w polskim zapisujemy jako rz. I mimo, że wymowa w polszczyźnie literackiej uprościła się do zwyczajnego rz, to stara ortografia pozostała. Na Mazurach jednak dawna wymowa nie uległa zmianie i jeszcze do niedawna wielu Mazurów, mówiąc nawet literacką polszczyzną, stosowało taką właśnie wymowę. Literę tę wprowadziłem, by podobnie jak wcześniej przypominała o swojej specyfice, ale też wzorując się lekko na zapisie czeskim, gdzie ta głoska generalnie także nie uległa uproszczeniu. Dla ciekawostki powiem, że na samej północy Mazur, w okolicy Węgorzewa i Gołdapi, wymawiano tę głoskę jako r. Tak więc ogólnomazurskie Węgorz byłoby w tamtych okolicach wymawiane raczej jako Węgor. Podsumujmy więc na koniec najważniejsze cechy, tak by uporządkować sobie wiedzę. Wymowa najbardziej dokładna i uśredniona zawierać będzie mazurzenie, czyli sy, cy, z zamiast polskiego szy, czy, ży. Na przykład w słowach Staś, czyli szczaw, colno, czyli czółno, albo znija, czyli żmija. Wymowę psi, bzi, si, si zamiast pi, bi, wi, fi. Psiwo, bzit, ziosna, sigura, czyli piwo, bicz, wiosna, figura. Wymowę ni w miejscu polskiego mi, czyli miasto, kanień, ziemia. Miasto, kamień, ziemia. A, na przykład mazurska ogatka. I, tego dobrego chłopa. Bryle. U, mróz, tamuj. I, na przykład, co by mały był. Czy, cekać, robić, ćmok. Czekać, robić, ciemność. Si, na przykład, szwam, zieś, czyli gąbka i wieś. Ż, kiżlok, czyli źrebie. Dzi, dzisiaj, podziwować. Rż, węgorz, grzniota. Węgorz, burza, czy też grzmot. Ło i u, tam gdzie mamy polskie o i u na początku wyrazów. Łociec, łocy, ulica, ukochany albo ukosiany. I to tyle. Wiem, że jest tego sporo, ale mam nadzieję, że teraz już wiecie, dlaczego wymowa mazurska zasługuje na własną pisownię. Po prostu standardowym polskim zapisem nie bylibyśmy w stanie ująć tak wiele. Zubożylibyśmy tylko naszą lokalną mowę jeszcze bardziej. Zachęcam Was wszystkich do uczenia się mowy mazurskiej. Już teraz zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, gdzie nowsze posty, oprócz omówionej właśnie ortografii, są także zapisywane ortografią bardzo uproszczoną, eksportową, jak ja to nazywam, bazującą w pełni na polskich literach. W ciągu najbliższych miesięcy planuję stworzyć stronę www.mazursko.eu, na której znajdziecie bardziej szczegółowe informacje o gwarze mazurskiej, a także kompleksowy słownik internetowy. Znajdzie się tam także polsko-mazurski układ klawiatury, który pozwoli Wam na wygodne zapisywanie rzeczy po polsku i po mazursku, bez konieczności przeskakiwania między klawiaturami. Zapraszam do komentowania filmu. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej filmów na YouTube o tematyce mazurskiej i czy spodobał się Wam ten film. Zachęcam do łapkowania w górę i pożegnam się mazurskim na soziara. Cześć!